Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, arcymistrzowie grają partię włoską, aczkolwiek... Tutaj arcymistrzowie aktualnie mają takie rankingi, specjalnie je wstawiłem, choć w 2012 roku no, byli ci zawodnicy trochę słabsi i chyba jeszcze nie byli arcymistrzami, chociaż szczerze mówiąc tego nie sprawdzałem. A to dla ciekawskich, bardzo proszę, można sprawdzić, zawsze sobie nazwisko. Specjalnie tutaj wybrałem wariant partii włoskiej, który się często powtarza wśród osób początkujących, dzięki czemu mamy szansę troszeczkę się więcej nauczyć na podstawie gry silniejszych zawodników od nas. Czyli w tym wypadku tutaj Raja Robsona, który grał z Robertem Hessem. Raj Robson, moi drodzy, Amerykanin, który reprezentował kraj na Olimpiadzie Szechowej, a Robert Hess jest jednym z prowadzących, czy koma, powiedzmy. Ja tam dokładnie nie wiem, jaką ma funkcję, ale często się go widzi na streamach. Nieważne, myślę, że najważniejsze tutaj jest w tym momencie, jakie ruchy były wykonywane, i do tych posunięć właśnie. Przejdźmy, E4. tak Tym ruchem się partia rozpoczęła. Jest i E5, jest i skoczek na F3, i skoczek na C6. Atak, obrona, wszystko jest w, w porządku. Goniec, goniec, nie skoczek, zagrywa na C4. Goliet C5 i C3. Myślę, że często ten ruch jest zagrywany właśnie przez osoby początkujące, i dobrze, bo chcemy zagrać D4. Taki otwarty tutaj plan nam się szykuje. Chcemy zagrać ostro tę partię włoską. E, oczywiście można próbować grać D3, grając spokojniejsze tutaj ścieżki. Lecz D4 myślę, że jest takim atrakcyjniejszym posunięciem. To sobie oczywiście sprawdzimy, bo tak w partii oczywiście poszło. Skoczek na F6 i od razu zobaczcie, skoczek atakuje tego pionka. Ale białe odpowiadają tutaj. Akcją w centrum. Wiele partii romantycznych w tym temacie się zadziało, ale powiedzmy w latach, no nie wiem, 1900, z hakiem, 1870, 1880, grali zawodnicy partię włoską. Tylko, że tam strasznie dużo błędów się pojawiało. Oczywiście to jest atrakcyjne dla oka, ale tutaj już zobaczcie, ta partia będzie wyglądała w miarę poprawnie, lecz może nie zdradzajmy, zobaczmy co będzie dalej. Po wybiciu na D4, oczywiście. Jest kilka opcji. Można zagrać e5, atakując skoczka. Jest to najczęstszy ruch grany tutaj białymi, ale jest odpowiedź od razu z tempem na d5, goniec b5 i skoczek na e4. Ja tutaj w swoim jednym z filmów omawiam mniej więcej te warianty dla osób początkujących, zachęcam. I tutaj w, tym, w tej partii poszło po prostu wybicie, goniec dał szacha. To jest taka jedyna chyba najbardziej słuszna odpowiedź czarnych, z tego względu, że zyskujemy tempo Odchodząc gońcem t 5 No i teraz są e, opcje dla białych, oczywiście zasłonięcie się na C3, zasłonięcie się na D2, goniec na D2. No tym skoczkiem absolutnie nie chcemy się zasłaniać, Hetmanem nie biorę pod uwagę, oczywiście. E, I teraz białe zagrały tak. Dobra, e, no i teraz pytanie, co zrobić? Czy można zbić tutaj na E4? No można. E, nic tu się jakiegoś, y, nic strasznego się nie dzieje. Y, można zrobić po prostu roszadę i próbować grać wieżą na E1, atakować króla. A jeżeli na przykład y, tutaj król by zrobił roszadę, zawsze można... Oczywiście nie teraz, bo skoczek wisi, to prawdopodobnie byłoby wybicie na D2, ale też pamiętajmy o takim ruchu D5, za chwilę o nim powiem, więc chodzi tutaj generalnie o rozwój. Kto jest szybszy w rozwoju, ten jest lepszy, no ale poświęcając pionka białymi, chcemy białymi szybszy rozwój. Oczywiście po skoczek na D2 można też spróbować zbić na D2 tego skoczka. Po odbiciu gońcem, na przykład, jak zbije skoczek, mamy fajne wtrącenie na D5. Ten skoczek oczywiście do obozu nie chce wracać, na bandę nie może, bo tu gonić świetnie strzela. No a wymiana oczywiście wiąże się z wymianą, no i szybka ruszada, i tam po linii E próbujemy grać. Jak ktoś lubi grać właśnie bez piona z inicjatywą, no to to jest myślę, że dobra dobre gra dla niego, e, aczkolwiek trochę się upraszcza. No taka jest partia włoska, taka może być. Tutaj skoczek na przykład, jakby zagrał na E7, i możemy sobie spokojnie zagrać gońcem na E3 i No i mamy już większy rozwój. Myślę, że jeżeli czarne tutaj spróbują skonsolidować figury w dosyć stabilny sposób, to też mogą sobie nieźle radzić. Na dwoje babka wróżyła. W każdym razie takie elementy są. Myślę, że. Na początkowym etapie naszej kariery, czyli osoby początkujące mogą tu się nieźle pobawić w tym debiucie, przejdźmy do rzeczy, do partii tutaj. Po tym posunięciu czarne zagrały D5. To jest z reguły dobre posunięcie, z tego względu, że otwiera szybko gońca i atakuje centrum, tak kontratakuje troszeczkę centrum. I w tym momencie tutaj białe wybiły pionka na D5. Skoczek wybił na D5, roszada ze strony białych, roszada ze strony czarnych okej, okay. oczywiście tutaj e, zamiast na przykład roszadę czarnymi, jakby się czarne pokusiły o zagranie gońcem na G4 ze związaniem tutaj na skoczka, no to ma, mamy fajną odpowiedź. Mianowicie, wie że A1 i teraz powiedzcie mi co zrobić, bo tak naprawdę nie widać dobrych e, zasłon. No, oczywiście, goniec może uciec e, tutaj likwidując to związanie, więc e, będzie ok, a goniec na przykład też może zagrać na E6, i tak generalnie wskazuje silnik, że to jest niby najlepsze. E, no, ale gramy sobie po prostu dalej A3 i tak sobie spokojnie staramy się rozwiązać zwijać te figury. Na przykład jakby zagrał goniec na e7, no to mamy taki fajny ruch też hetman b3. Schodzimy ze związania tutaj od gońca, no i atakujemy bezpośrednio skoczka. Tak wydaje się to całkiem sensowne. Czasami osoby początkujące za szybko odchodzą tym skoczkiem gdziekolwiek i tam możemy na f7 plasnąć piona i myślę, że jest fajnie. Mogłoby być. Roszada ze strony czarnych nastąpiła w partii. H3 Jakże to jest subtelne i potrzebne posunięcie, czasami taki lufcik się przydaje, ale nie tylko o lufcik, chodzi. Generalnie też tutaj na G4 bronimy dojście od gońca i staramy się tego gońca ograniczyć, ale tutaj czarne grają goniec na F5, co jest ruchem rozwojowym, takim normalnym. I zobaczcie, po ruchu H3. Znowu tutaj białe grają tym pionkiem bandowy. Bandowym, tylko na drugiej stronie A3. No, oczywiście tutaj za bardzo tego skoczka się wybić nie chce, gdyż to daje tam parę gońców dla białych, i myślę, że możemy tutaj spoglądać pozytywnie na przyszłość i z dużym entuzjazmem. Ale po goniec E7, no trzeba grać jakoś dalej. No i jak grać, moi drodzy? Dalej pamiętajmy o wszystkich figurach wieża. Na linii E na pewno się czuje dobrze. Goniec zagrał w tej sytuacji na G6. Skoczek sobie wlatuje na E4. Tak jak już wspominałem, gdy mamy otwartą pozycję, no to staramy się zachować parę gońców, dlatego nie boimy się zagrania skoczkiem na E4. Ja mam nadzieję, że to jest w miarę takie wytłumaczalne, zrozumiałe, moi drodzy, dla Was, z tego względu, że wtedy wiemy jak mniej więcej się zachowywać podczas gry, w grze środkowej, no to są treningi oczywiście i próba zrozumienia co i jak i kiedy i po co. Jest skoczek E4, więc nie boimy się tego wybicia, skoczek zagrał na E6 i teraz Podoba mi się ruch białych. Bardzo mi się to podoba ruch białych, i powiem, że to jest naprawdę fajne posunięcie. Podpowiem, że tutaj walczymy o centralne pola na szachownicy. Naszym atutem jest ten pionek, który bardzo ładnie kontroluje pole E5, pole C5. Czasami mamy opcję przełomu. No, oczywiście, pionek. Y izolowany, może stać się również słabością, lecz w tym wypadku tej słabości, e, znaczy to nie jest jeszcze słabość jeszcze, bo chodzi o to, że jak na przykład doszlibyśmy do końcówki i byłaby jedna wieża na szachownicy lub po dwie wieże na szachownicy z jednej i z drugiej strony, no to pionek byłby jednak słaby, ale przy masie figur jeszcze na szachownicy pionek może dać, stać się wielkim atutem w tej pozycji. No i teraz ten ruch, moi drodzy, to jest zagranie skoczkiem na C3. Dlaczego ten ruch jest taki fajny? Wydaje się zwykły, panie szachuś, co to, no zwykłe posunięcie, każdy tak by zagrał. Jeżeli każdy, no to próbujmy, moi drodzy, zobaczymy, czy się to dobrze wszystko będzie układało według na przykład ocen silnikowych. O co chodzi? Skoczek wraca do obozu nieco y, tutaj na C3. Ale kontrola punktów na D5 i na E4 jest niepodważalna. Nie można skoczkiem wrócić na D5. Y, I o to właśnie chodzi. A im więcej figur na szachownicy, mówimy o lekkich figurach, tym łatwiej, powiedzmy, je y, ścieśniać, je krępować nieco. Bo jak na przykład, wyobraźmy sobie czarnymi tutaj zostaje skoczek, powiedzmy, i białymi skoczek. Tych y, lekkich figur, powiedzmy, nie ma. Sobie je odhaczmy. No to ta pozycja byłaby fajna, naprawdę dla czarnych, bo pionek izolowany jest spoko można go tutaj podważyć. Z Hetmanem na D6, wieżą na D8, wieżą na D7, i tak dalej, tak dalej. Ach, zapędziłem się nieco. Lećmy dalej. Tutaj goniec zegrał na H5. Zobaczcie, czarne próbują związań, próbują sztuczek pod tytułem bicie na D4. Oczywiście yy, można spróbować wcześniej zbić skoczka na F3, jest, jest posunięcie białych, no i jest G4. Taki ruch jest ruchem odpowiedzialnym, i trzeba zawsze brać pod uwagę to, jak czarne poświęcą figurę. Tak nie poszło, ale co by było po tym? Oczywiście odbijamy, i teraz pojawia się kolejny ciekawy motyw, związany z takim fajnym rozwiązaniem się z tego związania. Mianowicie, Hetman D3. Jesteśmy rozwiązani. Jasne, że tutaj na przykład może zagrać goniec na F3, wybić i skoczek D4. Lecz figura więcej w tej sytuacji za nawet trzy piony jest wielkim atutem, gdyż te piony nie robią jeszcze kariery. No więc tutaj, białych, pozycja byłaby naprawdę bardzo, bardzo dobra. Po tym posunięciu goniec zagrał na g6 i tutaj powiedzmy w ten sposób białe się odsłoniły tutaj no odsłoniły króla powiedzmy król, mówi się ogólnie król ma jest troszeczkę odsłonięty jest niefajnie, ale działamy na konkretach, więc generalnie jest fajnie i sprawdźmy co, było, co jest dalej białe wyprowadzają ostatnią lekką figurę. figurę, czy ten obrazek coś wam e, przypomina? Mi to przypomina taką naukę gry w szachy dla początkujących. Okej okay, a te partie grają arcymistrzowie Wracają do podstaw, ale to jest wszystko logiczne. Zobaczcie, te figury działają. One wszystkie tutaj świetnie sobie radzą. Pionek broniony, król, no w roszadzie, piony odsłonięte, niby trochę, ale wszystko się trzyma. To jest wszystko kontrolowane. Posunicie A6. No i właśnie tutaj czarny nie ma planu gry za bardzo, bo te figury czarnych są splątane. Co zagrywają teraz białe? Zobaczcie B4. Krępujemy. W ogóle fajne ustawienie. Mi się strasznie to ustawienie podoba, szczególnie jeszcze przy tych figurach. Partia włoska wymiata w tym momencie, moi drodzy. A więc ze strony czarnych, no, ruch taki nieco błędny, no tutaj wykorzystanie od razu tego i atak bezpośredni na skoczka. Skoczek zajmuje kiepską pozycję na polu E7 i skoczek do centrum. Właśnie jak w takich sytuacjach grać przede wszystkim? Jeżeli nie ma konkretów, starajmy się poprawiać każdą figurę. I to właśnie tutaj białe czynią. Grają tymi figurami do centrum, starają się. Zaraz zobaczycie zresztą, jak to będzie wyglądało dalej. Skoczek zagrywa na E8 i skoczek na T5. Zobaczcie, skoczek. skoczki się tutaj cofnęły. A skoczki białe poszły do ataku. Oczywiście. Nie jest to taka, wiecie, no o to już białe wygrywają. To się tak łatwo mówi. Ale tu już jest konkretna, konkretny plan, pułapka. Grozi bicie, grozi bicie. Zobaczcie, te figury zaczynają ze sobą współpracować, więc wyglądało, wygląda to całkiem nieźle. Dlatego też goniec zagrywa na D6. No i teraz ruch białych mi się podoba, powiem szczerze, bo no, w zasadzie teraz co zagrać? Co teraz w zasadzie można grać? No ktoś by powiedział, wybijam gońca, bo szachuś powiedział, że tutaj gońce są lepsze od skoczków. Owszem! Ale zwróćmy uwagę, czy ten goniec teraz nam coś tutaj szkodzi, czy on nam grozi czymś. No niekoniecznie. H4 zostało zagrane. Ach, taki ruch już troszkę trudniejszy jednak, Arcymistrz fajnie sobie to wymyślił. O co w tym posunięciu chodzi? Białe chcą zagrać tu i zdobyć gońca. No ale co będzie, jak Hetman tego pionka weźmie? Okazuje się, że tutaj białe wygrywają w tym momencie. Mata nie ma, ale dużo materiału zdobywają i teraz można, moi drodzy, się zastanowić i przemyśleć e, ciąg ruchów, jakie tutaj mogą nastąpić. To są dosyć łatwe ruchy forsowne, tylko trzeba zauważyć pewną zależność. Otóż skoczek, uwaga, zbija na gierść. No tym pionkiem z F no, nie chce się zbić, bo tu się goniec otwiera. Skoczek z szachem, gdzieś tam stępem, może sobie zagrać. W zasadzie podobny schemat będzie, co bicie po H7, co jest bezpieczniejsze. Na pozór się wydaje, i tak mogłoby być generalnie. I tutaj goniec mógłby wybić. Chodzi o zlikwidowanie obrońcy pola E7. Skoczek mógłby wybić. Skoczek E7, no i król powiedzmy H7. I uwaga, arcymistrzowski ruch oczywiście król G2. Nie ma obrony przed wieża H1 ze zdobyciem hetmana, więc no ładnie to sobie białe wymyśliły, trzeba przyznać. Dlatego H4 jest pionkiem zatrutym. W tym momencie goniec wybił, no właśnie, co jest trochę lepsze dla czarnych. Pionek wybił i teraz można zbić tego pionka ze względu, że tutaj nie ma szacha i nie ma też wybicia gońca, ale białe nadal stoją świetnie z tego względu, że grają goniec na g3. Hetman wrócił na d8 i hetman f3. Zobaczcie, hetman się ładnie przestawił, zwalnia miejsce dla wieży. Chcemy atakować hetmana. Figury czarnych nadal są skrępowane, szczególnie te skoczki. Te skoczki nie mają tutaj przyszłości w tej sytuacji, ale próbują. Czarne grać się aktywnie, c6, tu nastąpiło wybicie. Jasne, że tutaj teoretycznie można zbić pionkiem, ale czy nie byłoby takiego zagrania jak, nie wiem, skoczek f4? No, i w zasadzie stoimy chyba tutaj całkiem nieźle. Ewentualnie skoczek E3 z skoczkiem F5, nadal skoczek skrępowany, dlatego też czarne postanowiły wybić tym skoczkiem, żeby wejść trochę może do centrum, do akcji. Ale zwierzę AD1. Hetman zagrał na G5. No i koniec a 4 atakujemy Hetmana. Hetman H4, znowu jest atak, znowu Hetman, znowu jest atak, znowu Hetman. No, białe nie chcą powtarzać posunięć, gdyż y, czują, że pozycje mają o wiele lepszą. I słusznie, bo mają. Tylko jak dalej grać, jak to dalej wykorzystać. Otóż Hetman, łaha, chciałbym Hetmanem. Król na G2 oczywiście. Wieża na H1 już znowu grozi. już się tam pojawiają znowu motywy. Motywy. No i teraz czekamy na ruch przeciwnika, tak naprawdę. Co może zrobić przeciwnik? Przeciwnik gra H5. Ok. No to znowu Pionek idzie i się zamyka, ale tu jest wymiana hetmanów niespodziewana. Albo i spodziewana. Oczywiście wymienić to trzeba. Lecz w tej sytuacji tutaj już białe konkretnie sobie y, przemyślały sprawę i zagrały E6. Ten ruch wygrywa partię, moi drodzy. Dlatego, że Pionek bije, wieża bije i się czarne poddały. Haha, ha, zdziwieni? Ja również byłem nieco zdziwiony, ale sprawa jest prosta. Zobaczcie, jeżeli na przykład goniec zagrywa na F7, bo to się narzuca od razu, to wieża bije skoczka, jeżeli bije pionek, no to szach, no to król, no to wieża, no to goniec. No i mamy pięknego mata. Ten skoczek fajnie współpracuje z tą wieżą. Tak mogłoby nastąpić. Oczywiście tutaj straty materialne są nieuniknione. Powiedzmy, nie wiem, wieża zbijana F4, żeby król miał ucieczkę, po prostu zbijamy. No i mamy po prostu przewagę materialną. Kwestia wykończenia. Ja wiem, że osoby początkujące to mogą jeszcze grać długo i często mówicie, piszecie w komentarzach, że no ale dlaczego on się poddał, bo jeszcze dużo ruchów. Na poziomie wysokim to nie ma sensu. Strata energii jest to słuszna decyzja. Życzę Wam właśnie wysokich takich kategorii szachowych, powiedzmy drugich, pierwszych. a to już jest coś, myślę. Więc wtedy już troszeczkę bardziej zrozumiemy o co w tym poddawaniu się w gorszej pozycji chodzi. No nic. W każdym razie dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Wam powodzenia w partii włoskiej. Pozdrawiam. Cześć.